Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkiej, widzimy się w Sekiro. Więc od ostatniego odcinka minęło bardzo dużo czasu, zresztą ci, którzy śledzili moje informacje, wpisy i w ogóle powinni wiedzieć. Ale mniejsza z tym. Dzisiejszym moim celem jest przejść zamek w Ashinie. Dosyć delikatnie nazywając to problematyczną lokację, przynajmniej dla mnie. Trudną. Wymagającą, jak zwał tak zwał. Ale co najważniejsze, taką, która da mi prawdopodobnie trochę rzecz pozwalających łatwo eksplorować pozostały świat gry. Przez te rzeczy mam na myśli głównie konfetti, które zwiększy moje szanse przeciwko potworom typu duchopodobnym. Znaczy, dobra, wybaczcie, już się trochę plączę. No ale kilkanaście dni bez nagrywania robi swoje. Prawdopodobnie mi wyjdzie jak zwykle i będzie masakra po prostu. No ale przynajmniej trochę zarobię im. Jak mówiłem, mam nadzieję, że dostanę sporo konfetti. Ale zanim pójdziemy dalej jeszcze, przypomniało mi się, że nie złaziłem na dół. A jest tu kolejny sprzęt do protezy. Ostatnio jak przychodziłem w to miejsce, miałem trochę mocniejsze ataki. Głównie przez to, że miałem już pokonaną panią Motyl. A tym razem, no, odpuściłem sobie. Ze względu na ogólnie moje nieogarnięcie, nieprzygotowanie, rozumiecie. No i mamy złom żelazny, czyli w sumie nic z tego, co by mi się przydało. To było antyelektryczne bodajże? No, cukierki. Skrót. Ale dalej nie jest to to, po co przylazłem. Więc... no. Jeśli się nie uda, będzie zbyt trudno w zamku. Pójdziemy gdzie indziej, bo mam jeszcze jedną, powiedzmy, trasę do zwiedzenia. A póki co wracamy i ponownie górę zamku trzeba przejść. Tym razem trochę inną trasą. I miejmy nadzieję, że nie zginę przy tym jakoś 20 razy. Bo jednak chciałbym oszczędzać smoczy mur jak najbardziej. Okej. Ten samuraj tutaj najpierw musi przyjść, potem tak. No i będzie wyzwanie, będzie jak nic. I znowu tylko pieniądze. No, dobra. Tam jeden powinien gdzieś być. A nie, on dopiero tutaj idzie. Super granulka. Może uda się go złapać, miejmy nadzieję. Każdy sposób na ułatwienie życia jest... Okej, jest zaalarmowany niestety na temat mojej obecności. No wilk, proszę cię. No. Chaos, nieogarnięcie i w ogóle. Także pozwólcie, że ucieknę i spróbujemy ponownie. Nie mam wskrzeszenia. Tykwę będę potrzebował trochę później. Żeby nie było to, co tu widzicie, to nie jest najtrudniejszy moment w tej lokacji. Tyle, ile razy ja już ją rozgrywałem, na pewno jestem w stanie wam to powiedzieć. Tym razem nawet spróbuję przejść tak, żeby go nie alarmować. Chociaż potem narzbi kłopotów, więc... no. I proszę o konfetti. I jest boskie konfetti. Nie wiem jak jest naprawdę, ale... wśród tego co kojarzę, jest to chyba najlepsza lokacja do właśnie zbierania konfetti. Dlatego też... nawet moje niepowodzenia nie będą tu aż tak bolesne dla mnie. Bo przynajmniej będę mógł sobie właśnie nazbierać konfetti, które... bądź co bądź... znacznie ułatwia życie w starciu z niektórymi... trudno powiedzieć, duchami czy coś, ale istotami tak będzie najprościej. Bo dla tych, którzy znają grę, jasne jest to, że te... nie pamiętam jak to się nazywa... ten typ... wrogów... zresztą zaraz pokażę na konfetti, bo chyba było w opisie. A, czyli ogólnie widm. Czyli widma.
No, czasem przybierałem postać prawie ludzką, czasami ludzką. Tak więc, no rozumiecie, no. Ej, wybaczcie, że tak teraz trochę ciszej, ale... Wow, jak się skupię na graniu, na biciu, no rozumiecie, po prostu na walce, to ja naprawdę potrafię pokonać ich, co prawda pojedynczo, ale zawsze jakoś, bez utraty życia. Tak więc ten odcinek chyba będzie przemilczany głównie. A kto wie, może będę w stanie więcej gadać. I się zaczyna właśnie problem. Jest ich tu kilku. Jest służąca. Służących nie chcę być jakoś tak po prostu. Więc... no niestety będę musiał się liczyć z tym, że zaraz przyjdzie ich tu więcej. Jest. Czemu zawsze, kiedy coś ty robię, musisz... Jak zwykle domownicy. A wraz z domownikami chaos, a wraz z chaosem nieogar. I już o krok bliżej śmierci. Ale nie mogę znowu się cofać. Nie. Jeśli to zrobię, to już dla mnie nie będzie nadziei podczas tego podejścia. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby to wszystkiemu sprostać. Wiecie co, dobra, nie. Nie. Ja wiem, że to wszystko będzie się ciągnęło i w ogóle mam mało czasu antenowego ze względu na moje urywanie się filmów bardzo często, jeśli trwają około pół godziny, więc no, wybaczcie. Dzisiaj prawdopodobnie będzie w ogóle zero treści sensownej. No ależ jednakowoż, to ja tu jestem ten, który gra i robi to po swojemu. Więc tak, unicestwiony. Teraz po cichu do tamtego. Okej, kolejny out. Konfetti, proszę. Gdybym naprawdę dostał to konfetti, byłoby jeszcze okej. Nie narzekałbym. Ale bez konfetti... tak średnio, powiem szczerze. Jest to jeden z najprzydatniejszych przedmiotów na starciu z jednym z najbardziej wkurzających minibossów. Ale nie, oczywiście. Musi się nie pojawiać. Swoją drogą chyba sprawdzę, jak będzie wyglądała walka z tymi samurajami, kiedy kontrolować nie będę mieczem, a użyję do tego czegoś parasolkę. Jak wspominałem niejednokrotnie, uwielbiam parasol. Jest to moje ulubione narzędzie. W szczególności w późniejszych wersjach, w których to dostaję właściwości nawet pozwalające podpalić mój miecz. Oj. Nie umiem jeszcze wyczuć tych pchnięć. To jest... nie jest to trudne, ale... no. Jezu, co jest ze mną dzisiaj? Trudno. Będę musiał sobie poradzić bez wskrzeszenia. Jeśli raz zginę tak permanentnie, od razu mówię to wszem wobec, idziemy inną trasą. A mój cel, który postawiłem sobie przed w sumie rozpoczęciem nagrań, zrealizuję kiedy indziej. I teraz to już nawet w ogóle ciosa. Z którym się używało narzędzia?
Na drogę widzieliście też właśnie cios z parasola. O Jezu, chaos. Trzech samurajów kontra jeden wilk. I mamy śmierć. Tak więc, tym razem inaczej podejdę do tematu. Jeśli dotrę tam, gdzie chciałem, kontynuujemy. Jeśli nie, zmieniam trasę. A teraz poproszę o smoczy mur. O, pomoc losu. Więc jeszcze nic nie straciłem. Widać, gra jest dzisiaj łaskawa. Budda mi sprzyja, czy coś. No jeśli nie mylę, chyba właśnie wilk sam w sobie wyznaje Buddę. Chociaż nie jestem pewien, czy kiedykolwiek było jasno mówione o jego wyznaniu. No. Super. O, gdzie to jest? Szybko. Ach. Udało się. No dobra. Kolejna śmierć. Mój nieogar rośnie. Ale powinni za chwilę już się ogarnąć. A nie, ten tu będzie sterczał jak na złość. Umrzyj. Lepiej chyba tego podtrzymać się nie dało. I w sumie śmierć i tak mnie spotkała. Całe szczęście mam już posążek, więc aż takich problemów nie powinno być. Mazm już kara musi być. Dobra, ta gra jest aż zbyt miła. Zaczynam się trochę tego obawiać. Lady Emma, tell me, what has caused the state of this man? The rejuvenating waters. That is what it is called. Are you telling me that this is Ashina's secret weapon? I am. Those who drink it cannot fully die. No, they become unable to die at all. The rejuvenating water, it also... It springs from the dragon's blood, does it not? Yes. Lady Emma, I do not believe the dragon's blood is sacred. Not at all. Mamy kolejną wstawkę fabularną. Tam niby na dole są jeszcze rzeczy do zebrania, ale tam mogę wam obiecać, pójdziemy później. A teraz szykujcie się na walkę, która ostatnim razem mnie pokonała. Właśnie w starciu z tym gościem poddałem się po raz pierwszy grając w Sekiro. Nie będzie to łatwe, raczej. Dlatego muszę znaleźć tylko odpowiedni sprzęt, to był ten. Postura. Tak. I nie powinno już być większego problemu. No chyba, że będzie właśnie robił te swoje ciosy. Tego typu. Ostatnio miałem trochę inny sposób walki z nim. Ale jak widzicie, to jest po prostu dziecinnie proste w ten sposób go pokonać. A więc oto i właśnie pokaz moich umiejętności. Coś, co ostatnio było dla mnie kresem, teraz jest zwykłą po prostu zabawą. Dobra. Najpierw bierzemy wątrobę węgorza. Teraz... No mała wstawka historyczna. Tam w sumie nie wiem, czy historyczna, czy bardziej fabularna, trudno powiedzieć. No niemniej jednak... Nowa rzecz. Po prostu uwielbiam to. Podczas nadchodzącej bitwy jest naprawdę przydatna technika. Jednak... Powiem wam szczerze, nie jestem gotów na tą bitwę. Mogę wam ją pokazać. Jeśli ją przejdę, to dobrze. Jeśli nie, to... Nie będę podchodził więcej niż raz do tego starcia.
Mówię to wprost. Swój cel osiągnąłem. Pokonałem to, co ostatnio mnie pokonało. W mniejszej ilości odcinków i w ogóle. Tak więc... To, co widzicie teraz... Może powinienem zrobić później, może teraz. Nie mnie to oceniać. Jednakowoż ostatnio, jak grałem, podobnie wykonałem kolejność lokacji, że tak to nazwę. A. Kojarzycie ten dźwięk? Lord Kuro. Mówił, żeby nas wzywał w ten sposób. I oto i on. Zapraszam na bardzo po prostu jedną z moich bardziej ulubionych scenek z wczesnej fazy gry. Grandfather. Lord Ishinis. It's a wonder he is still with us. A miracle. Is that so? Będziemy mieli okazję zemścić się za rączkę. Divine Heir, I'll ask you once more. Accept me into your mortal oath. I cannot do that, Lord Genichiro. Your victory that day means nothing. He will risk his life to take me home. For he is my shinobi. My lord, I have come for you. This... will only take a moment. Co prawda nie przygotowałem odpowiednich przedmiotów, no ale jednak... For as long as you are alive, the dragon's blood can never be mine. Face me. Shinobi, I didn't think that jest. Czemu tak słabo to dzisiaj wychodzi? Znaczy dużo lepiej. I łatwiej walczyło mi się z Genichiro. Dosłownie, znacznie łatwiej. Dla mnie to była kiedyś jedna z łatwiejszych bitew. I dalej uważam, że nie należy do zbyt wymagających. Dobra, muszę na nowo zapamiętać jego ruchy. Nie, dobra. Pierwsza sprawa, pastylka. Mało tych film zostało, ona będzie mi potrzebna kiedy indziej. Druga sprawa, to niepotrzebne, to za to się może przydać. No, połowa bitwa z nami. Pora na kolejną pastylkę. Jak mówiłem, postaram się być w miarę cicho, żeby po prostu może nawet pokazać wam za pierwszym razem moje zwycięstwo. Albo porażkę. Ale obecny moment wydaje mi się, że bardziej porażkę niż zwycięstwo.
dragon's blood. Then kill you as many times as it takes. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że tak się skupiam na bitwie. Jednak bądź co bądź, chciałbym pokazać wam, że coś potrafi przejść bitwę, na której wiem, że wielu wymiękało, że tak to nazwę, za pierwszym podejściem. Ale już widzę, że niestety. Tu właśnie możemy się zemścić. Jestem w stanie to wykonać, jak zresztą widzicie. Stracę pewnie teraz dużo, dostanę smoczy mur cokolwiek, za to, że powiedziałem, że więcej nie będę podchodził do bitwy. Ale nie. Nie mam zamiaru z nim jeszcze walczyć, gdyż... Jakby to powiedzieć... Gdzie to jest? O, tutaj. Na bazie mojej wiedzy na temat gry, bossów, lokacji, wiem, że patrząc na parę spraw, nie jestem jeszcze... Dobra, może nie tyle, co nie jestem, co nie powinienem jeszcze spotykać się z Genichiro i dokonywać zemsty. Dlaczego? Wytłumaczę wam, gdy będzie już odpowiedni moment. Tak więc na tą chwilę idziemy po prostu gdzie indziej. I miejmy nadzieję, że z dużo lepszym skutkiem. Chyba, że naprawdę złapałem rytm i przypomniałem sobie, jak się robi kontry Mikiri. Ciężka sakwa. No i to ja lubię. Zapas gotówki. Dobra. Tak więc, podsłuchiwałem ich już? Nie. With the rate people are dying, we're out then? Yes, sir. That's why many on the battlefield are falling ill. I see. We'll need to find a way to get some salt then. Ta informacja będzie bardzo przydatna. A na obecny moment jednego z nich muszę w plecy. Niech będzie ten, bo jednak z tym się trochę trudniej walczy. Niż takim zwykłym, posiadającym, w sumie nawet nie wiem, co to konkretnie za broń. Wiem tylko, że palna. Idziemy do lokacji, która może nie tyle jest trudna, co momentami wkurzająca. Jednakowoż mnie to nie interesuje, idę po prostu tam, gdzie chcę i tak jak uważam, że będzie lepiej. A na Genichiro bądź co bądź chciałbym mieć może trochę silniejszy atak, może trochę więcej życia. Jednoznacznie nie powiedziałem co, ale no, najłatwiej to określić, że chciałbym być lepiej przygotowany. I w sumie chciałbym też już może posiadać jedną z ostatecznych technik bitewnych, że tak to nazwę. Balonik. Kolejny posążek. Tutaj potem spotkamy jeszcze tego gościa, całego Tengu z Ashiny. Tak, tego samego, który dał nam techniki bitwy. Chciałem walk Ashiny, no nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale mniejsza o to. Chwilowo moim celem będzie prawdopodobnie zdobycie właśnie ostatecznej zdolności, zwiedzanie i ogólnie pokazywanie wam moich umiejętności gry w Sekiro. Tutaj przydatne rzeczy, pełno, ale nie. Dobra, pora zdobyć to. Niby są inne przydatne i to właśnie też muszę posiąść przez to. Bardzo polecam osobiście szybko się w to zaopatrzyć. No, ale ja teraz robię to, co jest potrzebne do tego właśnie. Żeby móc podpalić sobie miecz moją dyszą ogniową. Mocno zwiększa obrażenia. Powoduje podpalanie wrogów. Lepszego sprzętu nie można sobie wymarzyć. W szczególności na trudniejsze bitwy. No, ale teraz idziemy gdzie indziej, nie przejmujemy się tym wszystkim.
nadciąga lokacja, którą równocześnie bardzo lubię za sposób przedstawienia. Jednocześnie można powiedzieć, że bardzo nie lubię, zadałem sobie fakt, jaka jest wkurzająca. Dobra, tylko teraz gdzie to było, w którą stronę? No, chyba w tamtą. Ale nieważne, ja i tak idę pozwiedzać. Może w tą? Dobra, wiecie co, ja już po prostu jestem głupi. Byłem tylko raz tą... I poszedłem w tą stronę, w którą chciałem. I się zaczyna. Wrogowie z bardziej zaawansowanymi strzelbami. Bardzo mocni. Niech się trafią. Mały margines błędu. Może to jednak... Nie, to tutaj, jestem pewien. A może nie? Wiecie co, nie, wybaczcie, że taki nieogar życiowy i w ogóle, ale... Ci, którzy oglądają mnie od dłuższej chwili, powinni się przyzwyczaić, ci, którzy nie, to... Teraz już znacie sekret wszechświata. A przynajmniej jeden z wielu. Czyli to było w tą stronę? No. I się zaczyna. Dopiero co spotkałem się z nimi, a już śmierć. No ale jak mówiłem, jestem nie do końca rozgrzany. No i ich precyzja też jest zabójcza. To tutaj. Prędzej niż tam. Oczywiście, jeśli padł jest głośny, to wybaczcie, ale nie miałem dzisiaj czasu za bardzo jeszcze na to wszystko. Chyba idę w dobrą stronę. Nie to, że mnie to cieszy. Bardziej niepokoi, czy... Wręcz daje mi obawy, że mogę nie podołać wyzwaniu tej lokacji. A jednak... To nie to. Jezu, nie no, ja już się plączę naprawdę, gdzie miałem iść. To było w tamtą stronę jednak. No tak, to jest to miejsce. No cóż, może naprawdę, jak już wspominam po raz któryś, to nie jest to, co chciałem. No ale zawsze warto pokazać wam jakieś tam ciekawsze miejsce. Tutaj, jeśli się nie mylę, nie jestem w stanie nic osiągnąć na obecny moment, więc w sumie... To chyba tyle w tym miejscu. Czasem co nowy też zauważyłem, że pomału się zbliża do końca. Ale no... W sumie żadnego ale, po prostu kończymy. Trochę było, jak zwykle mało. Prawdopodobnie jestem zwykły jełp, który nic nie umie. W następnym odcinku pójdziemy w tamtą stronę do zatopionej doliny. Tym razem już pełnoprawnie. No i mam nadzieję, że jakość była dobra, że wam się podobało. No i do zobaczenia w następnych odcinkach z Sekiro, bądź może nawet jakiejś innej gry. No więc trzymajcie się. Hej.